sobie utworzy rząd. Stare baby już nie modlęśliwe, także Teresa May, ona po prostu pójdzie w zapomnienie ponoć. Utworzenia rządu. Mówiliśmy o konsekwencjach wyborów w wymiarze europejskim. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie spróbowali zastanowić, kto w tych wyborach wygrał. Ale wygrała Zielona Unia Europejska. Bo teraz Wielka Brytania naprawdę ma się czego bać, bo pamiętajmy, że jeśli by się nie stało nic, to Wielka Brytania wychodzi bez tak zwanego dealu. I to oznacza, że cały czas płaci spłatkę mimo tego, że już nie jest w Unii. Emeryci brytyjscy, którzy mieszkają w Hiszpanii, mają dostęp do hiszpańskiej służby zdrowia. Wielkie banki nie za bardzo mogą funkcjonować na terenie Unii Europejskiej. To są naprawdę poważne sprawy, które trzeba wynegocjować. Przede wszystkim Wielka Brytania musi negocjować umowy handlowe ze wszystkimi po kolei członkami Unii Europejskiej. Tak, proszę. Ja uważam, że scenariusz no deal jest wygrany niczyją. Unia Europejska też na tym straci. W związku z tym wygraną Unii Europejskiej będzie scenariusz, w którym to Unia będzie dyktowała warunki, a Wielka Brytania się na to zgodzi. Czyli na przykład scenariusz pozostania Wielkiej Brytanii we wspólnym rynku, choćby na okres przejściowy, a być może na stałe, tak? Czyli ten wariant norweski, o którym już wszyscy zapomnieliśmy w naszych analizach, bo zaczęliśmy mówić o twardym Brexicie. Może to być bardzo serdecznie kasy unijnej, a bez możliwości wpływu na decyzję Brukseli. Obawiam się, że Wielka Brytania nie jest specjalnie zainteresowana. Nie jest zainteresowana na pewno. Natomiast co do tego, kto wygrał, to może nie mieć wyjścia. Może nie mieć wyjścia, bo oczywiście twardy Brexit też jest bardzo ryzykowny dla gospodarki. Zresztą on leci na składu mocno od wczorajszego exit polu do 23.01 naszego czasu. A kto wygrał te wybory? No niewątpliwie wygrał je też Jeremy Corbyn, czyli lider Partii Pracy, który miał bardzo duże problemy w swoim ugrupowaniu. Lider lejburzystów w zasadzie wisiał na włosku we własnym ugrupowaniu. Znaczy wybory w ogóle szefa lejburzystów w 2015 roku, w 2015 roku, no były dla wielu szokujące, że wygrał Jeremy Corbyn, który jest jednak w tej partii uważany za pewną skrajność, nawet jak na standardy lejburzystowskie. Podobnie jak jego poprzednik Anthony Libanki, wydawało się wówczas, no, ale jednak on jest bardziej konserwatywny. Wydawało się, że jednak Partia Pracy pójdzie w tę stronę centrum po tej przegranej, a poszła jeszcze bardziej. No ale też w ostatnich kilka miesięcy temu wiele osób właściwie skreślało, że jego kombinują sytuację Partii Pracy, bo mówiąc delikatnie, bardzo zła. Stąd te decyzje między innymi przy Leslie May o tym, żeby te przedterminowe wybory przeprowadzić. No i właśnie tyle samej paradoksalnie uratowało prawdopodobnie Jeremy'ego Corbyna jako lidera Partii Pracy, chociaż to ciągle nie jest duże, nie jest to silne przywództwo i na pewno nie jest to polityk, który porywa wszystko oczywiście porównują do Tony'ego Blaira, wiadomo, z tego pierwszego na pewno gabinetu, czy też kto by jak odebrał po kilkunastu latach władzy Torysa. No nie jest na pewno polityk tej klasy. Ale co ciekawe, jeśli patrzyliśmy na sondaże przedwyborcze i grupy wiekowe, które jakich sympatii rozkładają, to Jeremy Corbyn, który jest politykiem, no już 60-kilkuletni, prawda? Wydawał się taki bardzo oldschoolowy, jednak większość młodych wyborców brytyjskich wskazywała to jego raczej jako jako człowieka, na którego stawiali, niż na Theresa May. Zresztą podobnie było troszkę z Brexitem, prawda? Gdyby tam głosy oddzielić głosy starszych osób od młodszych, no to młodzi byli zdecydowanie za pozostaniem w Unii Europejskiej, a starsi byli za wyjściem. Sama Partia Pracy mówi, cóż, przegłosowali ten Brexit, trzeba to szanować i trzeba tylko sprawiać, żeby ten rozwój Unią Europejską był rozsądny. Różnica chociażby też dotyczyła praw imigrantów w Unii Europejskiej, którzy już są już na wyspach, bo konserwatyści mówili, nie, nie, jeszcze nic nie zostalone, my będziemy twardo negocjować, przecież mamy kilka milionów tego obywateli na terenie Unii Europejskiej, musimy też wyegzekwować ich prawa, to będzie twardy. Natomiast Jeremy Corbyn powiedział, że oczywiście będziemy negocjować, ale niewątpliwie już teraz możemy zastrzec, że prawa imigrantów, którzy są już na wyspach, nie będą absolutnie w niczym ograniczone i tak dalej. Więc tutaj ta różnica też dotyczy naszych rodaków, którzy są największą grupą imigrantów z krajów Unii Europejskiej.
na wyspach, prawie milion osób. No i jeszcze trzecia rzecz, która na to wszystko się składa, no takie zawieszenie Wielkiej Brytanii geopolitycznie nie jest dobre. Wielka Brytania jest nawet znaczącym krajem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest znaczącym krajem w rozwoju dyplomatycznym, chociażby z Rosją zawsze była ostra wobec polityki Władimira Putina, szczególnie od czasu oczywiście aneksji Krymu i agresji na Ukrainę. No teraz pogrąża się w wewnętrznych sporach, to może się też odbić na pewne takie polityczne świata zachodniego. Czyli słaby mandat nowego gabinetu i brak większości torysów może oznaczać także osłabienie pozycji Wielkiej Brytanii w polityce międzynarodowej. Czy tak? Czy dobrze rozumiem? No pewnie, że tak. Wszystko na to wskazuje, że będzie kolejny samotnik, bo już mamy samotnego Trumpa, który wystaje i bez Chińczyków, którzy jednak są bardzo wyciekającym matematem, a nie Unia Europejska, już ma inną wizję. Teraz na to wskazuje, że Wielka Brytania też będzie szukała jakiejś swojej drogi. Także ewidentnie Petronii ma coraz większy problem. Natomiast nie przez zadanie, że świat się skończy. Cały czas Wielka Brytania jest dużą gospodarką. W sensie na funtach, która jest znaczącą wartością i rezerwową i transakcyjną. Nawet jak tych parę banków się przeniesie do Dublina, do Frankfurtu i do Paryża, to wciąż będzie inwestycji i potężne zatrudnienia są gdzieś dużymi rzeczami. Zabrania Morawieckiego, że już widzę bardzo. Ale wciąż eurodolarem się handluje w Londynie. W złotym też się głównie handluje w Londynie. Także mimo tego, że Polska będzie osłabiona, to nie przesłanie. Wielka Brytania nie zniknie i cały czas jest silnym graczem na świecie. Ale właśnie, ja chciałbym jeszcze zapytać Państwa, jakie szanse widzicie na to takie, tak powiem, złe scenariusz, to znaczy na scenariusz nudi negocjacja z Unią Europejską, na scenariusz twardego Brexitu. No wie to w gruncie rzeczy też twardy Brexit, więc można tu postawić znak równości. Wydaje mi się, że te niestety to ryzyko rośnie. Najbliższe dni pokażą, czy faktycznie dojdzie do przyspieszonych kolejnych wyborów i czy to się będzie odwlekać. Wydaje mi się, że jednak weźmy pod uwagę to, że pierwszy raz negocjujemy wyjście i wiele będzie jednak zależało od woli politycznej. Mamy oczywiście procedury. Mamy takie legalistyczne podejście Komisji Europejskiej, ale mamy też rzeczywistość polityczną, która może tutaj wyjść naprzeciw oczekiwaniom Brytyjczyków i lekko właśnie przedłużyć te rozmowy poprzez różnego rodzaju okresy przejściowe i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj jest pewien margines jakby dobrej woli ze strony Unii. Pytanie jest, czy ta dobra wola będzie, dlatego że Unia Europejska zagospodarowała już ten rok po referendum w sprawie Brexitu na przyspieszenie reform wewnętrznych. I to są reformy, które w dużej mierze przewidują już Unię bez Wielkiej Brytanii, czyli pogłębienie strefy euro, czyli wspólna polityka obronna, czyli generalnie Unia wielu prędkości, ta, która gdzieś tam nam się zarysowuje. I głównym blokującym w tych reformach dotychczas byli Brytyjczycy. Pytanie jest takie, czy to wzmocnienie najsilniejszym blokującym, ale czy to wzmocnienie teraz poprzez wybory Macrona i tak dalej, i tak dalej, euroentuzjastów na kontynencie, nie będzie w ale to wygląda na Angela Merkel, to musiałaby się zdarzyć jakiś. Ja sama też nie mogę. Ale możemy nie być bardziej przewidywalni. Pozwólcie mi panowie skończyć. Pytanie tutaj pojawi się takie. Czy Unia Europejska nie będzie sama zainteresowana tym, żeby jednak Brytyjczycy pozostali jakby trochę z boku, blisko, ale z boku? Myślę, w tym czasie zreformujemy, a wy dołączycie, jak my się już zreformujemy, na zupełnie innych zasadach niż teraz. Dlatego, że te opt-outy przez wielu polityków były postrzegane bardzo negatywnie przez lata. I to jest trochę postrzegane, ten Brexit obecnie, przez niektórych bardzo euroentuzjastycznych, jako taka możliwość właśnie głębszej integracji, na którą nie było wcześniej zgody. Ja bym się nie dowiedział twardego Brexitu i tu ustępstwo ze strony Londynu, ponieważ to prawdopodobnie Wielka Brytania w tej rozgrywce nawet na pewno może więcej stracić. Wiele koncernów już zapowiadało, że może się wyniosą. Nie chodzi tylko o banki. City jest oczywiście kluczowe dla gospodarki brytyjskiej, bo to jest tam 2 mile kwadratowe.
prawda, ale jednak kilkadziesiąt procent stanął w kolejce brytyjskiego, jeżeli się ten nie chodzi o i myślę, że Londyn będzie musiał ustąpić, dlatego że Unia Europejska będzie przede wszystkim skuteczna właśnie na wewnętrznej integracji, ale po drugie chcę też jasno pokazać, podkreślali publicznie zresztą i Jean-Claude Juncker, czy nawet Donald Tusk, też innymi słowy, że jednak ci, którzy opuszczają Unię Europejską, to nie mogą liczyć na taryfę ugodową. Dlatego na przykład dzisiaj też wspomniały sobie Bruksela takie pytanie. Okej, nie wiem, macie te swoje zawirowania brytyjskie. Mówię o dużym uproszczeniu. Nie macie te zawirowania brytyjskie, no termin jest terminem, no sorry. Trzeba się dogadać, jak nie, no to... To trochę napisał w swoim twicie przewodniczący Rady Europejskiej, Donald Tusk. No, zegar tyka. No dobrze, powiedzieliśmy o no deal i o twardym Brexicie. Jakie są szanse na jakiś rodzaj właśnie wariantu norweskiego? Wielka Brytania wychodzi z Unii, ale składkę płaci, uczestniczy we wspólnym rynku, we wspólnym są duże szanse, bo wszystkie na tym zależy. Absolutnie nie zależy Unii Europejskiej, żeby Wielka Brytania musiała się dogadywać z Polską, z dziecką siódemką w sprawie umów handlowych. Tak? Przecież to jest nie do zrobienia. Także przecież my dalej chcemy handlować, dalej chcemy wysyłać nasze piwo do Polaków, którzy tam siedzą i ją cały piwo, a z drugiej strony my też chcemy kupować sobie rozwoju co jakiś czas, także nie przesadę, mamy tyle. Warto moim zdaniem dodać, że jeśli mamy tak mało czasu, tym łatwiej jest korzystać z modeli, które już znamy. A model norweski jest znany, wypróbowany, wiemy jak działa, jest relatywnie mało skomplikowany, bo już szwajcarski na przykład jest skomplikowany znacznie bardziej. Więc oczywiście, tak jak mówię, przynajmniej na okres przejściowy, który może potrwać nawet 3 lata i nawet Parlament Europejski za takim rozwiązaniem się opowiadał, możemy mieć do czynienia właśnie z czymś takim jak odwleczony Brexit, poprzez okres przejściowy, albo w ogóle ten model norweski jako stała relacja między Unią. Oczywiście trudno będzie, wydaje mi się, rządowi nowemu brytyjskiemu przetłumaczyć jednak swoim wyborcom, że otóż po referendum w sprawie Brexitu status Wielkiej Brytanii w gruncie rzeczy zmieni się na gorsze, bo wypłaci, to nie będą wpływać na decyzję. Tylko nie tylko pani premier May, ale także nam. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Prawo Unijewski, Gazeta Wyborcza, dr Jacek Płonkiewicz, Akademia Adlona Koźmińskiego. Bardzo Państwu dziękuję. Już za chwilę informacje RDS-FM, a pan raport gospodarczy, na który zaprasza Aleksandra Dobikiewicz. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Adam Szuraj. Audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tok.fm/audycje. Dlatego chcę go ujawnić światu, którego potrzebuje. On zasiada pośród grzeszników, reklama, których może przemienić. Dobry trener zawsze jest po twojej stronie. Tak jak doradca z Getback przygotuje twój plan wyjścia z długu. Zadzwoń bezpłatny numer 800-230-230. Getback razem wygramy z każdym długiem. Urząd z nami swój ogród. Dajemy ci najlepszą ofertę na rynku. Mamy dla ciebie wybór ponad 60 zestawów chlebiowo-ogrodowych. A tylko teraz od dnia do 14-18 czerwca zakup mebli ogrodowych zwracamy pieniądze na kartę podarunkową. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł. Za każde wydane 2000 zł otrzymasz 300 zł. A przy zakupie mebli o wartości 3000 zł otrzymasz aż 500 zł. Szczegóły w sklepach i na www.lamerlion.pl. Najlepsza oferta na rynku.
Już są nowe cztery kąty, a z nich ekscentryczne mieszkanie pełne barw, dekoracji i gadżetów. Ponadto z numerem dodatek kuchnie. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę projektując kuchnię oraz kupując jej wyposażenie. Partnerem dodatku jest elektronik. W biznesie trzeba zadbać o to, sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl Stop dłużnikowa. Teraz jeden raport za 100 zł na BIG.pl. Czy wiesz, co było to za matura kobiet? Znowu przybieram rasę. A wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Lipolidium? Lipolidium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitina wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. Czy to nie piękne, że do tego matki dzięki zawartości ostrożnego kanadyjskiego pomaga utrzymać wagę, zapobiegając efekt odbijają? Czujesz się przekonana? Lipolidium i kilogramy giną bezpowrotnie. Tworzyć nowy rząd Wielkiej Brytanii, choć jej partia utraciła po wczorajszych wyborach większość absolutną w Izbie Gminnej. Dotychczasowa premier i liderka konserwatystów chce, by jeszcze dziś królowa Elżbieta II powierzyła jej misję tworzenia gabinetu. May mogą poprzeć Irlandcy unioniści. W tę niedzielę we Francji pierwsza tura wyborów do tamtejszego parlamentu, czyli Zgromadzenia Narodowego. Sondaże wskazują, że zwycięży partia Republiką Marsz, założona przez Emmanuela Macrona, który w maju został nowym prezydentem Francji. Na drugim miejscu, w zależności od badania, są Republikanie albo Front Narodowy Marine Le Pen. W poniedziałek z kolei pierwsze posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Termin wyznaczył jej przewodniczący, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Nowe ciało ma mieć możliwość uchylenia decyzji dotyczącej reprywatyzacji, co otworzy drogę do odebrania pozyskanej nieruchomości. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało wiceprezesa spółki restrukturyzacji kopalń Mirosława S. Jak podaje CBA, mężczyzna spadł na gorącym uczynku, gdy przyjmował 30 tysięcy złotych łapówki od szefa jednej z firm zajmujących się dostawami dla kopalń. Kolejne informacje Radio Tok FM o 13. Pogoda. Słonecznie i ciepło w całej Polsce, ale po południu na krańcach zachodnich będzie się chmurzyć i może popadać. W nocy miejscami spadnie także grad. Sobota z kolei pogodna, przede wszystkim w zachodniej połowie Polski, we wschodniej możliwe zachmurzenie i burza. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Raport gospodarczy. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Jest 12.42, Aleksandra Dziadykiewicz zaprasza na raport gospodarczy Radio Tok FM. Giełda w Warszawie na plusie, WIG20 teraz zyskuje 0,32%. Jeżeli chodzi natomiast o waluty, to za 1 euro płacimy teraz 4 zł i 18 groszy. Za dolara 3 zł i 74 grosze. Za franka 3 zł i 85 groszy, a funt brytyjski po 4 zł i 78 groszy, czyli już zdążył odrobinę podrożeć. I funt brytyjski w ogóle rynek dzisiaj
właśnie to pierwszy temat raportu gospodarczego. Tak jak się Państwo oczywiście mogą domyślać, właśnie będziemy komentować wyniki wyborcze w Wielkiej Brytanii. A pierwszym gościem raportu gospodarczego jest pan Marcin Kiepas, analityk rynkowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. No nie tego premier May spodziewała się, kiedy ogłaszała przedterminowe wybory. Jak rozumiem, to jest przyczyna te wyniki, które właściwie pokazują, że nie wiadomo, co teraz w tej Wielkiej Brytanii będzie. To jest powód, dla którego funt osłabia się. No, zdecydowanie tak. Po pierwsze, nie wiemy, kto będzie rządził, a po drugie, ile czasu będzie rządził, czy przypadkiem za jakiś czas nie zostaną rozpisane kolejne wybory. Po trzecie, nie wiemy, kto będzie premierem. Teoretycznie premier May będzie prosiła o kontynuację premierostwa, natomiast jak w praktyce będzie, to zobaczymy. No i najważniejszy czynnik z punktu widzenia rynków finansowych, nie wiadomo, kto będzie negocjował i jak będzie negocjował w kwestii Brexitu, a tutaj już terminy biegną nieubłaganie, jest 2 lata na wynegocjowanie i nawet ten czarny dotychczas scenariusz twardego Brexitu byłby lepszy niż brak jakichkolwiek negocjacji, czy negocjacji, które nie zakończą się porozumieniem. Tam też przecena funta, aczkolwiek dziś od rana on troszeczkę odrabia pracę, inwestorzy zdają się myśleć, że może tak się źle nie będzie. Są też notowania pary funt złotych, które w nocy spadły z poziomu powyżej 4,84 do poziomu 4,75 dziś rano. W tej chwili odbijają w okolice 4,78. Natomiast nie ma co ukrywać, sytuacja jest taka nieciekawa. Ta niepewność polityczna i gospodarcza, jeżeli chodzi o Brexit, też może się bardzo szybko przełożyć na gorsze na swoich konsumentów i brytyjskich przedsiębiorców, co uderzyłoby następnie brytyjską gospodarkę. Czyli rozumiem, na razie takie wyczekiwanie, no bo wiadomo, że ten pierwszy dzień zaraz po wyborach jest zawsze nerwowy i tutaj te wrażenia są większe. Na razie jest wyczekiwanie, kto w ogóle będzie rządził w Wielkiej Brytanii i w jakim kierunku będą szły negocjacje brexitowe, no bo tak jak pan wspomniał, data zakończenia nie jest znana, czyli przed końcem marca 2019 roku Brexit będzie stać się faktem, ale nadal nie wiadomo, kiedy będzie to rozpoczęcie tych negocjacji. Dokładnie, takie wyczekiwanie jest, natomiast gdybyśmy mieli postawić jakiś wskazówki i scenariusz, to raczej trzeba się przygotować na słabszego funta. W mojej opinii, chociażby w relacji do złotego, funt potanieje do końca roku jeszcze około 20 groszy. Natomiast jeżeli chodzi o giełdę, tą giełdę brytyjską, no to póki co inwestorzy robią taką dobrą minę do złej gry, doszli do wniosku, że ta przeciona funta wesprze brytyjskich eksporterów, którzy będą mieli lepsze wyniki. No i póki co brytyjska giełda, podobnie zresztą jak warszawska, lekko zyskuje. Natomiast no, niewątpliwie całe to zamieszanie wokół Wielkiej Brytanii zwiększa ryzyko inwestowania w akcje. No i w pewnym momencie może to się zemścić. Marcin Kiepas, analityk rynkowy, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za ten krótki komentarz. A więcej o tym, jak te wybory w Wielkiej Brytanii, jakie one mogą mieć wpływ na polską gospodarkę, na relacje Polski z Wielką Brytanią, no i oczywiście Unią Europejską i Wielką Brytanią. Będą o tym jeszcze mogli Państwo posłuchać dzisiaj i w kolejnych programach Radio Tok FM i w informacjach Radio Tok FM. Raport gospodarczy. A my w raporcie gospodarczym teraz zmieniamy temat i porozmawiamy o obsadzaniu wysokich stanowisk, jeżeli chodzi o płeć. Co decyduje o tym, czy to kobiety, czy to mężczyźni są w zarządach firm. A moim Państwa gościem teraz jest Barbara Tizons, członek zarządu Fundacji Derek Biznes. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jest kolejna edycja raportu właśnie o kobietach na wysokich stanowiskach w firmach. Chciałbym zapytać, czy sytuacja się poprawia, czy nic się nie zmienia? No niestety nic się nie zmienia. Czyli nadal mało jest tych kobiet na wysokich stanowiskach? Nadal mało jest kobiet na wysokich stanowiskach. Przez ostatnie 2 lata badałyśmy ilość kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych i zarówno jedna, jak i druga ilość się nie zmieniła. W zarządach kobiet jest około 12%, a w radach nadzorczych około 15%. W związku z tym, że nic się nie zmienia, postanowiłyśmy zgłębić przyczynę tego zjawiska. I zrobiłyśmy kolejny raport, w którym zadaliśmy pytania 120 menedżerom na wysokich stanowiskach.
wiemy, są przyczyny tego zjawiska. To, co mnie nie wiem, czy zdziwiło, ale zwróciło moją uwagę, proszę panu taką odpowiedź, że ponad właściwie 1/4 osób, które udzielają odpowiedzi, twierdzi, że pracownicy wolą, kiedy szefem jest mężczyzna, a nie kobieta. To prawda. Dodatkowo jeszcze można powiedzieć, że praktycznie żaden mężczyzna nie chce, żeby jego szefową była kobieta. Jeśli chodzi zatem o kobiety, kobiety praktycznie 50/50 wybierają mężczyzn i kobiety, czyli nie ma tutaj jakiejś takiej jasnej preferencji. Natomiast panowie nie chcą mieć szefowych kobiet. I dlaczego? To jest to dla nas, myśmy się też zdziwiły, dlaczego doszły takie wyniki. Natomiast żaden z panów nie wskazał kobiety jako preferowanego szefa. Wynika to przede wszystkim ze stereotypów, czyli roli kobiety wynikającej z uwarunkowań historycznych i tradycyjnych, czyli podziału takiego tradycyjnego. Kobiety też są coraz odważniejsze. Podobnie decyzje, gdy widzę, że w głowach nadal niewiele zbiło. To prawda, też jako kobiety mamy sporo do zrobienia same ze sobą. Musimy walczyć z naszym poczuciem niższej wartości tak naprawdę, bo jeżeli spojrzeć na wyniki naszych badań, to panowie oceniają nas znacznie wyżej niż my same. Panowie cenią w nas nasze przede wszystkim kompetencje miękkie, ale również wyżej niż my oceniają nasze kompetencje twarde, nasze strategiczne myślenie, dążenie do celu, stawianie sobie ambitnych zadań i również ich realizację. Także myślę, że powinniśmy bardziej uwierzyć w siebie i jeżeli mamy takie możliwości, to starać się promować siebie i uczestniczyć w konkursach na wysokie stanowiska. Także apeluję o to, żeby więcej wiary panie w nasze możliwości. We własne możliwości. Wczoraj w magazynie Gazety też chwilę rozmawialiśmy o tym, że właśnie w raporcie jedna z naszych gości powiedziała, że właściwie 1/4 osób powiedziała, że nie chce kobiety jako szefa. Czy to może wynikać z tego, że w wielu firmach nadal jest tak, że to zawsze mężczyzna był szefem, a nie była nigdy szefową kobietą, więc w sumie nie ma skąd czerpać nawet pozytywnego czy negatywnego jakiegokolwiek obrazu o tym, jakimi szefowymi są kobiety. Może to też jest jakiś problem. To prawda, ponieważ prawie połowa zarządów naszych średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce to są sami mężczyźni, a kolejne 37% to przewaga mężczyzn w zarządach. Także jeżeli nie przełamiemy tego zaklętego kręgu, nie damy szansy kobietom na awansowanie i my same sobie nie damy szansy, wówczas będziemy, sytuacja się nie zmieni, ona diametralnie ponad te paręnaście procent kobiet w tych kluczowych zarządach i radach nadzorczych się nie zmieni. I to jest jedno oczywiście z przyczyn. A jakie są te obawy, jeżeli chodzi właśnie o to, jak kobieta mogłaby pracować, gdyby już była na tym wysokim stanowisku w firmie, że ona sobie może z czym poradzić? Więc tu troszkę różnią się obawy mężczyzn od obaw kobiet. Kobiety głównie obawiają się tego, że nie pogodzą roli rodzinnych z rolą zawodową. Poza tym obawiają się stresu związanego z piastowaniem tak wysokich stanowisk w firmach. Natomiast myślę, że to też wynika z tego, że kobiety są mniej od małego przygotowywane do tego, żeby taki stres związany z, no też ze współzawodnictwem, również jakoś sobie z tym stresem radzić. Natomiast czego obawiają się mężczyźni, jeśli chodzi o kobiety na wysokich stanowiskach, no to również obawiają się tego, że kobietom będzie trudniej zdobyć autorytet, trudniej wyegzekwować podejmowane przez nie decyzje, że wolniej te decyzje kobiety będą podejmowały, ponieważ kobiety wolą negocjować niż
narzucać, czyli mają taki styl zarządzania nazywany klików. Mężczyźni po prostu wydają polecenia i oczekują ich szybkiej realizacji. No tak, no i powiem też jeszcze obawą to, że kobiety mogą się dłużej zastanawiać nad podjęciem jakiejś decyzji, bo będą je oglądały z 5-10 stron, a mężczyźni często te takie, ich zdaniem najmniej ważne, najmniej istotne informacje odrzucają, skupiają się na kilku, wystarczy do podjęcia decyzji, kto może rzeczywiście podkreślić krócej niż od kobiety. To prawda, poza tym mężczyźni obawiają się również, że kobiety będą mniej dyspozycyjne, ponieważ bardziej będą się angażowały w życie rodzinne. Natomiast z naszej praktyki jako fundacji widzimy, że nie tylko za każdym mężczyzną, który osiągnął sukces, stoi mądra i wspierająca go kobieta, ale również za każdą kobietą, która osiągnęła duży sukces, a mamy takie przykłady również w Polsce, stoi również wspierający mądry mężczyzna. I często też mężczyźni, którzy mają córki, a którzy z nami współpracują, ponieważ w fundacji my skupiamy nie tylko panie, również wielu panów. Ci panowie też chcą zmienić tą rzeczywistość dla swoich córek, które za parę lat będą w podobnych sytuacjach zawodowych. To jest właściwie cały tej rozmowy, żeby nie dzielić nam kobiety, mężczyzny w firmach, tylko po prostu współpracować ze sobą. Korzystając z tego, co każdy z nas może do tego zarządu czy do kierowania spółką wnieść. Po prostu przestanie rozmawiać o płci, już to zabrania kompetencje gospody, a nie o tym, czy jest kobietą, czy mężczyzną. To prawda, biznes nie ma płci, kompetencje nie mają płci, więc mam nadzieję, że to w krótkim czasie zacznie ten trend ulegać zmianie i coraz więcej kobiet do tych zarządów i rad nadzorczych dużych spółek trafi. Choć chyba też z tego badania mi się wydaje, że wyczytałam takie wnioski, że mężczyźni, którzy już pracują z kobietami w zarządach, doceniają to, że kobiety czasami mają trochę inne spojrzenie. Tak, to jest takie pytanie, które nigdy się nie padło. A co pozwala stworzyć na jakieś problemy perspektywy? To prawda, cechą dobrego lidera jest również to, że w sposób w miarę naturalny jest w stanie wytrącić się z tak zwanej strefy komfortu. I tego rodzaju pytania niestandardowe powodują, że wychodzimy z takiej utartej ścieżki myślenia i podejmowania decyzji. W związku z tym mądrzy liderzy, mądrzy menadżerowie zawsze doceniają inny punkt widzenia, nie tylko reprezentowany przez kobiety, ale również przez młodych ludzi z różnymi kompetencjami, doświadczeniami, bo ta różnorodność to nie jest tylko różnorodność płci, ale również wieloaspektowa. I wtedy mając takie różne punkty widzenia, podejmują lepsze decyzje biznesowe. I widać to też z badań chociażby firmy McKinsey, to jest jedna z wiodących firm konsultingowych na świecie, że spółki, z których zarządy czy rady nadzorcze są mieszane pod względem kompetencji, osiągają lepsze wyniki finansowe w średnim, dłuższym okresie. No i z punktem to zostawiamy Państwa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Moim Państwu gościem była Barbara Sikons, członek zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Kończymy raport gospodarczy. Do informacji jeszcze 4 minuty. Raport gospodarczy. Całej audycji wysłuchasz aplikacji mobilnej TOKFM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Konduktor samochodów klasy biznes. Józefie Najczystszym. Przystępujemy do głosowania. Józefie Najroztopniejszym. Kto z panów posłów jest za, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wybory parlamentarne za nami. Na kolejne jeszcze poczekamy. Ale politycy wciąż dokonują wyborów na przewinieniu. I o tym rozmawiam z nimi w moim programie. Wybory w toku. Prosilibyśmy o 10 minut możliwości konstruowania nowych posłów przez doświadczonych posłów. Jak wykonać to? Do wybory są zawsze w TOK FM, w niedzielę po 10:00. Do usłyszenia Dominika Wielowiejska. Po strachu duchów piekielnych. Reklama. Oglądaj ile chcesz. Teraz możesz. Baranku Boże, który płaci wszystkie świata. Baranku Boże, który płaci wszystkie świata. Ustanowił go panem domu swego. Innowacyjne technologie. Jest słowem. Audi. Dostępne teraz. Boże, Ty wniosłeś.
Nieuczciwie brano świętego Józefa na ogólnicę na świętej widzie Twojego Syna. Sprawa, byśmy dającym na ziemi cześć jako opiekunowi zasłużyli na Jego rodzinę w niebo przez Chrystusa Pana naszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zapłać się za przewagę zyskaj przychód z pierwszej faktury. Ty też, przedsiębiorco, zyskaj radość z małego sukcesu. Otwierając konto firmowe w Rembanku, zyskaj gwarancję prowadzenia konta i ważnych usług za 0 zł przez 24 miesiące. Promocja trwa do 30 lutego. W najbliższym poniedziałek, 12 czerwca, w parafii rozgronie Pielgrzymie Powiecie Najświętszej Maryi Panny oraz Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Puchaczowie w Arcydiecezji Przemyskiej. Rządu. To poprzez tam mówi o pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie legalności wyboru obecnych członków KRS-u. Polacy na własnym boisku będą atakować, spodziewa się Radosław Majdan, komentując jutrzejszy mecz z Rumunią. Za pół godziny prawie telefonicznej uda się do pałacu Buckingham, gdzie próba przygotowała powierzyć misję stworzenia nowego rządu. Będzie to gabinet koalicyjny, bo partia konserwatywna, choć nominalnie wygrała wczorajsze wybory, de facto zaliczyła porażkę, tracąc bezpieczną większość w Indii gmin. Wladzimir jest specjalny wysłannik Tokafa Rion, który stoi przed związku z tym, Teresa May rozważała rezygnację. No i jeszcze chwilę temu to był bardzo możliwy scenariusz. Eksperci, z którymi rozmawiałem tu w Londynie, mówili, że wewnątrz partii konserwatywnej szukuje się rebelia, że wrogowie premier May niezadowoleni z wyniku wyborów ostrzą noże, choć jednocześnie nie ma w tej chwili nikogo, to natychmiast mógłby premier May zastąpić. Tak mówił mi profesor Tony Travers z London School of Economics. To może być śmiertelny cios dla Teresy May. Być może pani premier nie odejdzie natychmiast, ale po tych wyborach jest poważnie osłabiona. No ale fakt, że nie udaje się do królowej, raczej oznacza, że w tej chwili dymisji nie będzie. Będzie za to próba stworzenia koalicji z konserwatystami z Irlandii Północnej. Jedyni, kto współpracuje, reszta odmawia, z ich mandaty mogą dać większość, ale nawet jeśli powstanie, to będzie bardzo słaby rząd. To był Dionis Sturis z Londynu, a ja dodam, że z wyniku wyborów cieszy się szef najbożeństwo Jeremy Corbyn. Jego partia zdobyła ponad 260 mandatów, czyli o około 30 więcej niż obecnie w Izbie Gmin. Wracamy zaraz po informacjach o pytaniach. Mi Jakuba Janiszewskiego w programie Połączenie będą dr Małgorzata Karzewska i Krzysztof Dusz. Słuchasz informacji TOK FM. Trybunał Konstytucyjny staje się narzędziem legalizowania bezprawnych ustaw, mówi Kamila Gasiuk-Pichorz z Nowoczesnej, komentując zmianę w rozpisku. Partia rządząca w ostatniej chwili tuż przed głosowaniem wycofała dwie kontrowersyjne ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o zmiany w KRS-ie oraz sądach powszechnych. I za pośrednictwem ministra sprawiedliwości zapytała Trybunał o konstytucyjność wyboru obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Orzeczenie w tej sprawie spodziewane jest 20 czerwca, jeśli Trybunał przyzna, że obecny skład KRS-u wydano niezgodnie z prawem, kadencję sędziów będzie można wygasić, tak jak proponuje to PiS w nowej
ustawie i rozwija tą wątpliwość prezydenta, czy będzie to zgodne z konstytucją. I zdaniem PiS-u wytrąci argumenty opozycji, a Kamila Gasiuk-Pihowicz nie ma wątpliwości, że będzie to orzeczenie zgodne z oczekiwaniami partii rządzącej. Wreszcie mamy do czynienia z taką mentalnością urzędników średniego szczebla, którzy potrzebują jakiejś podkładki do swoich działań i właśnie taką podkładką będzie pseudowyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny. Wątpliwości ministra Ziobry dotyczące legalności wyboru obecnych członków KRS-u rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny w pięcioosobowym składzie. Będą to sami sędziowie wybrani w tej kadencji Sejmu z rekomendacji PiS-u. Szef autonomicznego rządu Katalonii zapowiada kolejne referendum w sprawie oderwania się tego regionu od Hiszpanii na 1 października, ale na razie nie podpisał dekretu w tej sprawie. Madryt zaś konsekwentnie powtarza, że także dla listy będzie nieważne. Jego organizacja zakazał też Trybunał Konstytucyjny w Hiszpanii. W tym zapowiadanym na październik referendum Katalończycy mieliby odpowiedzieć na pytanie, czy chcą, by Katalonia została niepodległym państwem w formie republiki. Poprzednie głosowanie w tej sprawie sprzed 3 lat było niewiążące. W informacjach jeszcze piłka nożna dla Rumunów będzie to mecz o wszystko. W razie przegranej praktycznie stracą szansę na awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Rosji. Natomiast w przypadku Polski wygrana niemal gwarantuje nam wyjazd na mundial i to my jesteśmy faworytami tego jutrzejszego meczu eliminacyjnego w Warszawie. Także dlatego, że pierwsze spotkanie w areszcie biało-czerwony wygrali 3-0. Zdaniem byłego reprezentanta Polski Radosława Majdana na własnym terenie trener Adam Nawalka postawił głównie na atak. A Rumunii chyba też biorąc pod uwagę, że oni przeżywają kryzys ostatnich lat, jeżeli chodzi o reprezentację, na którym się zdecydowali zagrać w kontrę. Co będzie różniło ten mecz od tego wygranego 3-0, bo wtedy oni zagrali z nami dość otwarte spotkanie i to umożliwiło nam obnażenie ich braków. U siebie zagramy na pewno troszeczkę inaczej. Myślę, że to już będzie dwóch napastów, to będzie grać bardziej ofensywnie. Polacy w grupie E zajmują pierwsze miejsce z zarobkiem 13 punktów. Rumunia ma ich tylko 6. Początek jutrzejszego meczu o 20:45, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 13:20. Gdzie w Polsce słonecznie cierpło, po południu nieco chmur i przelotny deszcz mogą pojawić się na zachodzie kraju. Było stopień 23 stopnie, w Trójmieście 24, w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie 25, w Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie 26, we Wrocławiu 27 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Zastania w Radiu Tok FM o godzinie 21:30 z młodzieżą z katolickiego stowarzyszenia.
Szymaszka 7, jako pianiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu Krzysztof Grzyk z Wizy Europa. Dzień dobry. Choć w zasadzie będziemy rozmawiać o kraju, który się tam w tej Europie wypisuje, a może całkiem na serio, czyli o Wielkiej Brytanii po wyborach. Za chwilę mamy nadzieję dołączy do nas dr. Małgorzata Kaczorowska. A póki co, no cóż, to spójrzmy na te wyniki, które już są oficjalnie przedstawione, czyli wielka, w zasadzie wielka porażka konserwatystów. Miał być sukces, miał być wzmocnienie pozycji, negocjacyjne interesy, ma być wzmocnienie pozycji politycznej wewnątrz Wielkiej Brytanii. Jest strata. 318 miejsc i to jest utrata 12 miejsc w parlamencie. Relatywnie duży, a może nawet wielki sukces laburzystów, czyli wzrost o 30 mandatów, 261 miejsc. Kolejny przegrany to SNP, czyli Szkopcy Nacjonaliści, minus 21 mandatów, 35 udało się uzyskać. I kolejny, można powiedzieć, sukcesik, czyli liberałowie, 4 mandaty więcej niż w poprzednim parlamencie, obecnie 12. I teraz pytanie, co z tego wszystkiego może się ułożyć? Czy Teresa May poda się do dymisji? Czy to będzie kombinowała procedurę władzy? To już miało być klarowniej, ale jest bardziej chaotycznie. Mamy przykład kolejnej strategicznej porażki torysów, takiej błędnej kalkulacji. Zaczęło się oczywiście od słynnej mowy Bloomberga, premiera Camerona, który zapowiedział możliwość zwołania referendum europejskiego, nie wierząc w to, że wygra wybory w taki sposób, że będzie musiał de facto to referendum ogłosić. No dziś mamy podobny efekt danej kalkulacji premier Theresa May, co powoduje, że brytyjska polityka w tej chwili, także sprawy europejskie, a także globalna pozycja Wielkiej Brytanii jest jeszcze mniej jasna niż było to wczoraj. To oczywiście porażka konserwatystów, torysów jest mniejsza niż mogłoby być, gdyby nie to, co się wydarzyło w Szkocji. Gdyby Szkocka Partia Narodowa nie utraciła tak wielu głosów na rzecz torysów, ta porażka byłaby jeszcze bardziej widoczna i tym bardziej widocznie jasny byłby sukces laborzystów i tego Mavericka, jak powiedzieliby Brytyjczycy, czyli takiej barwnej postaci, która przewodzi od 2015 roku Partii Laborystycznej, bardzo dojrzałego, niemalże półkomunistycznego, rewolucyjnego polityka, jakim jest Jeremy Corbyn. Co to wszystko oznacza? To oznacza przede wszystkim, że dzisiaj 13.30 prawdopodobnie w Buckingham Palace pani premier zostanie namaszczona jako ta osoba, która będzie próbowała sformować rząd, który będzie próbował uzyskać akceptację brytyjskiego parlamentu Izby Gmin, tak zwanej Mowie Królewskiej, która zawsze prezentuje program rządu. I to w dość szczególny sposób, bo przy braku większości będzie polegała na takim mechanizmie koalicyjnym, który nie jest mechanizmem formalnej koalicji, nie takiej koalicji, gdzie zawiera się umowy koalicyjne, jak miało to miejsce w 2010 roku, kiedy torysi taką umowę zawierali z liberalnymi demokratami, wtedy Nick Clegg był wicepremierem, który towarzyszył torysom w sprawowaniu władzy, ale na takim mechanizmie dostarczaj i wspieraj zaufanie. Tak? Taki mechanizm, który pozwala mniejszym partiom, mniejszościowym partiom w parlamencie udzielać wsparcia rządzącej partii w dwóch sprawach. W głosowaniach dotyczących konkretnych polityk, czyli na przykład w ten sposób, który się będą mogli przegłosować budżet, ale także w przypadku, gdy pojawiło się w parlamencie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, wtedy ta mniejszościowa partia także będzie wspierała rząd torysów, jeżeli do sformułowania tego rządu dojdzie. Co jest interesujące, to wtedy ta mniejsza partia nie uczestniczy w rządzie, nie nominuje swoich własnych ministrów, działa tylko jak wsparcie parlamentarne. Co ciekawe i problematyczne, ta współpraca torysów z partią irlandzką, z partią demokratycznych unionistów w Irlandii, która wygrała 10 miejsc w parlamencie, może okazać się nie być problematyczna. Ta partia, największa unionistyczna partia w Irlandii, jest partią skrajnie konserwatywną społecznie. Premier Cameron w poprzednich odsłonach współpracy miał także sporo kłopotów i takich dywergencji
różniących się opinii na temat wielu spraw związanych głównie ze sprawami aksjologicznymi. Chodziło o to, że ta partia nie podzielała stanowiska brytyjskich turystów, jeśli chodzi o małżeństwa tej samej płci, ustawodawstwo dotyczące środowiska LGBT, odmawiali liberalizacji prawa do aborcji. Także nie do końca te partie były zgodne, jeśli chodzi o sposób, w jaki należy prowadzić negocjacje dotyczące Brexitu, chociażby z tego powodu, że z oczywistych względów ekonomicznych korzyści ci unijniści mają swoje własne wymagania dotyczące tego, w jaki sposób dojdzie do Brexitu. No nie jest w ich interesie dotyczący twardy Brexit, a więc taki Brexit, który wybudowałby mur i granice pomiędzy Północną Irlandią a Irlandią, bo przecież tam dzieje się mnóstwo rzeczy, poczynając z mobilności obywateli poprzez swobodę przepływu towarów, usług, kapitału, tego wszystkiego, co jest jednak fundamentem dobrobytu gospodarczego. Więc to jest jedno z kombinowanów. Ale ciekawe mnie, czy Teresa May będzie mogła przyjąć to poparcie nie tylko u innych, ale też na przykład u sytuacja jest na tyle skomplikowana, że ja nawet nie wiem tak naprawdę, czy Teresie May uda się rzeczywiście ten rząd sformułować, czy przejdzie przez to ucho igielne głosowania w parlamencie, jeśli dobrze pamiętam, to 13 chyba czerwca będzie musiała obronić mowy królestwa. Jak się pani czuje ze stratą mieszkańców, których pani tak lubi? Absolutnie jestem załamana i rozgotana, szczególnie jeżeli dzieje się ta strata, jak słusznie pan wspomniał, bo słuchałam państwa rzecz konserwatystów, jeszcze nie rozumiałam na rzecz lejdużystów. I do niego podbija, żeby zaprzestać. Tak, ale to już jest absolutnie powyżej krytyki. To jest bardzo... Ja myślę, że... Czekamy na jeszcze takie pogłębione badania, bo musimy popatrzeć, kto głosował na kogo i dlaczego, w których częściach, jakie wyglądają przepływy. Ja przyznam, że już od rana nie śledziłam tych danych ostatecznych, bo powiedzmy sobie szczerze, że ten temat był o tyle ciekawy, w ogóle był bardzo ciekawy, sama kampania była ciekawa. Wymiksowanie się z takiej dyskusji i debaty bezpośredniej pani premier było powiedzmy sobie szczerze, że taką nietypową kwestią ucieczki od, nie wiem czy do przodu, czy do tyłu, gdziekolwiek w każdym razie ucieczki. I myślę, że to jest jakaś taka część szkocka konserwatywnie, albo może niepewnie nastawionych wyborców tu mogła zawierzyć Teresie May w taki sposób, gdzieś tam chcąc zagłosować ten stable, żeby to była stabilność i pewność, to gdzieś tam znali. Natomiast przy każdej okazji, że będzie to absolut do tego, jej wynik, dobry wynik do tego, żeby właśnie rozpoczęli dyskusję na niepodległości. I wydaje się, że to są ci wyborcy. Wyniki wyborów, pewnie, które będziemy lepiej rozumieli, rzeczywiście zobaczymy przekroje tych przepływów, kto głosował, grupy wiekowe,
okręgi wyborcze, tak? To wszystko ma znaczenie, szczególnie w przypadku takiego systemu większości względnej, jaki, czyli ten first past the post, zwycięzca bierze wszystko, jaki jest w Wielkiej Brytanii. Wydaje mi się, że jest niezmiernie interesujące pytanie o to, co to oznacza tak naprawdę dla dwóch partii, które wróciły do rozdawania partii. Po wielu latach wydawałoby się fragmentaryzacji mniejszą niż na przykład Niemczech, chociażby na kontynencie, ale pewnie fragmentaryzacji to jest. Sceny polityczne Wielkiej Brytanii okazały się, że dwie największe partie znów mają ponad 80% sceny politycznej i właściwie ich programy, ich platformy ideologiczne zaczynają odgrywać coraz większą rolę, bo w stosunku do tych platform wyborcy się określili. I co jest ciekawe, mamy z jednej strony chyba jednak porażkę mayoizmu, jeżeli tak można powiedzieć, czyli próby ucieczki pani premier May od takiego taczeryzmu twardego, który pozostawiła po sobie jednak pani Margaret Thatcher. Próba kooptacji jednak tej popularnej rewolucji, tak? Takiego nacjonalistycznego konserwatyzmu. Ich manifest przecież był tym manifestem, w którym ona mówiła, że trzeba skończyć z kultem jednostki. Przypominam mi wystąpienie, gdzie Nick Simonsi podpowiedział jej to słynne sformułowanie, że turyści nie będą wspierali już ludzi znikąd, odwołując się do tych liberalnych, centralnych kosmopolitów, o których mówię. Więc to była bardzo wyraźna próba jednak dokooptowania popolskiej partii. A z drugiej strony mamy Jeremy Corbyna, który kampanię przeprowadził w kierunku nie tradycyjnego akordu lewożyskowskiego, czyli w sprawie dużo Brexitu, więc słabsza pozycja premier, która chciała mieć pozycję mocniejszą, no to jest przegrana. I to ewidentnie. I tych, którzy nie docenili brytyjskich konserwatorów, co się stało rok temu, przed tym, oni podnieśli głowę temu. I oni wszyscy zapomnieli, tak jakby nie dostrzegli nowego elektoratu, który się obudził, można powiedzieć, w swoich nowych stawkach, które tak wyjdzie. Że elektorat nie zaakceptował propozycji pani Teresy May, czyli pójścia jednak w kierunku tej brytyjskiej pracującej klasy, tak? Jednocześnie Corbynowi udało się pójść bardziej na lewo. Co dalej? No bo to jednak, ja pozwolę się zgodzić tylko z jedną rzeczą, znaczy z pewnym stwierdzeniem, które padło pana, że to nie są dwie platformy, bo Corbyna program jednak platformą nie jest. W platformie mamy taką szeroką propozycję wyborców. To nie był skierowany, jak pan przyznał, program dla tej średniej klasy, która waha się albo leburzyści, albo konserwatyści, bo leburzyści tak od czasu, kiedy przesunęli się na centrową pozycję, zyskali tutaj większe pole manewru. Corbyna przecież obciążono na stąd ubiegłoroczny kolejny wybory lidera partii politycznej, za to, że pogrzebie tam partię polityczną, to już jest koniec leburzystów w ogóle. Który zagrał w bank w tych wyborach, poza pozostałymi. Faktycznie pewien ten element nacjonalizmu, ale z drugiej strony trochę spalający na panewce, ponieważ Brytyjczycy w tej kwestii bezpieczeństwa, które w ostatnim czasie były istotne, nie chcą wychodzić nacjonalizować się. I za chwilę wrócimy do rozmowy, jest 13.30. Szef rządu nie zdołał się tutaj zaufania w tych różnych sytuacjach. Można powiedzieć, że to był na pewno... Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Druga rzecz, ale z drugiej strony, gdy chodzi jeszcze o tych uchodźców, panie ambasadorze, to no i jeśli Wielka Brytania pozostałaby, oczywiście tam są pewne klauzule i tak dalej, ale raczej głosowanie za miękkim Brexitem albo może niektórzy chcieliby się wycofać z tego Brexitu, no to jest pewne wsparcie dla polityki Unii Europejskiej, patrz Niemcy, Francja, którzy chcą na siłę, a ostatnio mówi także o tym szef Komisji Europejskiej, rozlokować uchodźców, to znaczy pokrzyżowałby to zagrożenie terrorystyczne, a żeby zmniejszało, więc to tak trochę, powiedziałbym, głosowanie wbrew sobie. Które rozszerza granice obrony koniecznej przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, lokal czy ogrodzony teren. Zapowiedział go w kwietniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Projekt noweli jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zgodnie z nim, jeśli owe granice obrony nie zostaną przekroczone w sposób rażący, osoba, która je przekroczyła, nie będzie podlegać karze. Słuchasz informacji Tok FM. Co najmniej 20 osób nie żyje, się teraz na poza nachosowo niedaleko Karbali w Iraku. Do ataku przyznała się sunnicka organizacja Państwo Islamskie. Karbala to dla szantów miejsce kultu. Znajdują się tłumacze tej imama Abbasa i imama Husseina.
Mahometa. Pogranicznicy w Szczecinie rozbili gang, który zajmował się przerzutem uchodźców z Grecji do Polski i dalej do krajów Europy Zachodniej. Padło 4 Polaków, jeden Irakijczyk. Grupa wykorzystywała w przemycie loty czarterowe organizowane przez różne biura podróży. Kolejne informacje Radio TVP o 13.40. Wielką Brytanią, który, no, teraz jeszcze słonecznie, ale po południu na krańcach zachodnich będzie się chmurzyć i może popadać w nocy z padłymi miejscami, także grać. Zobacz po pogodna w zachodniej połowie Polski, lecz wschodniej możliwe burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jak nie będzie, natomiast jest inne ryzyko, takie mianowicie, że rząd będzie dość słaby rządem, jeśli chodzi o głosowanie parlamentarne. Być może w czasie negocjacji będzie musiał rozwijać nowe, jeszcze nowe 13.23 wybory, bo ryzyko jest takie, że partia konserwatywna politycznie tak się wyczerpie w czasie negocjacji z Brexitem, że tu nie będzie katastrofa, a dobrze wiemy, że dojdzie tam do zawsze organów partyjnych, czy wymienia się premiera, czy nie. Nowy premier może uzyskać nowe wybory, dlatego po prostu największy problem obecnie może właśnie przez Wielka Brytania, największy problem to też nawet nie ma rządu. Liberałowie wydawali się w zasadzie umierać pomału jako partia polityczna, no to żeby się jakoś odrodzili. Ale mają się choć trochę lepiej, niecałe, niecałe. No i oczywiście...